Ten odcinek jest zdecydowanie rybny. Tym razem przygotuję belona gotowane na parze z dodatkiem warzyw. Zaczynam od belony. Belona to ta podłużna ryba, wąska, przypomina węgorz. Z tej ryby pokroję kawałki, które ugotuję na parze, ale najpierw muszę ją wypatroszyć. Wbijam nóż przy ogonie i wycinam wzdłuż aż do skrzeli. Następnie lekko pochylam i oczyszczam z wnętrzności. Belona jest popularną rybą we Francji. Ostatni raz, kiedy ją jadłem, byłem dzieckiem, więc cieszę się, że ją znalazłem tutaj w Rumunii. Odcinam teraz ogon i głowę. Z głów i ogon możecie zrobić pyszne wywary rybne. Teraz umyję ryby i posprzątam dyskę. Oczyszczoną i opłukaną rybę kroję w kawałki. Kochani, widzicie te ości? Mają turkusowy kolor. To jest charakterystyczne dla belony. Zanim ją gotuję na parze, doprawię jeszcze solą, pieprzem i jeszcze skórki cytryny. Świeżo starte, żeby wydobywać o nich jak najwięcej aromatu. Żeby nawiązać do kuchni i tradycji rumuńskiej, ugotuję swoje belony na liściach winogrona. Przykładam dwa liścia na dno koszyka. Skoro mam dwa piętra, no to będzie jeszcze tutaj kolejne dwa listki. Odpalam gaz pod gankiem i czekam, aż woda zawrze. Belona to ryba, która potrafi osiągnąć do metru długości. Jest ceniona w wielu krajach ze względu na jakość mięsa. Jest delikatny. Woda się zagotowała, mogę przekładać kosieczki bambusowe. Zajmę się teraz dodatkiem warzywnym. Cebula kroję w cienkich plasterkach. Następnie pomidorki koktajlowe kroję w różnych kształtach. Możecie używać pomidorki koktajlowe w różnych kolorach. Będzie bardziej atrakcyjny dla oka. Dodam jeszcze do tego kapary i trochę wody z kaparów. Dodaję anchois, nie za dużo, ponieważ są bardzo słone. W tej sałacie chodzi o balans smaków. Mamy słodkie pomidory, mamy kwaśne kapary i mamy słone anchois. Do tego będzie jeszcze ziołowy smak w postaci nasz, pietruszki i bazylię. Dodaję jeszcze czarne oliwki, ale mogą być też zielone. Oliwki delikatnie zagniatam pod palcami. Czas na nasz, pietruszki. Jeszcze liście bazylii, najlepiej takie małe albo średnie, no bo wszystko musi ładnie wyglądać. Polewam to oliwą z oliwek. Do tego jeszcze pieprz, świeżo mielony. Sól nie, no bo mamy anchois, już są bardzo słone. Odstawiam miskę na bok, niech się smaki przygryzą. Zaglądam do bambusowej kosieczka. 3, 2, 1, uwaga. Pięknie! Już białko się ścięło, można zgasić gaz pod garnkiem i przykładać mięso. I drugiego piętra, uwaga, bardzo gorący. Wracam do sałaty, wymieszam wszystkie składniki i przykładam dookoła belony. Piękny talerz, moi drodzy. Jest takie powiedzenie, że jemy oczami. W tym przypadku zgadzam się na 1000%. Kolorowo i bomba witaminowa. Belona gotowana na parze, na liście, winogronach. Do tego sałatka z pomidorów koktajlowych, cebula, kapary, anchois i czarne oliwki. Smacznego!